Zapraszam Was na film o pierniczkach, świętach i wychodzeniu z kryzysu. Doszłam do ściany. Rodzina woli dostać pod choinkę skarpetki albo nawet majtki, byle nie zdekupażowaną skrzyneczkę. I to jest pad. Prawdziwy kryzys w życiu dekuparzysty. Więc okej, szukam fajnych skarpetek, ale ręce swędzą, żeby coś zrobić. Bez walki się nie poddam, jakieś rękodzieło musi być. Rok temu odkryłam pierniczki, a do tego słoiczki. Pierniki można zjeść, powiesić na choinkę, ale najważniejsze jest to, że są jednorazowe. Pierniczki z córką Majką robiłam 7 godzin. Sama przyjemność, kto robił te dwie, a teraz czas, żeby pierniczkom dorobić opakowanie. W ubiegłym roku kupiłam za małe słoiki i pierniki nie chciały wejść. W tym przymierzyłam i wszystko pasuje. Po prawej słoik po ogórkach, a po lewej z Pepko. Ozdabianie zacznę od efektu szronu. Jeszcze mam stare opakowanie, obecnie preparat wygląda tak. Efekt jak na filmie osiągniecie kolorem naturalnym bądź błękitnym kameleonem. Natomiast szron biały jest fajny, ale bardzo mocno kryjący. Ten preparat ma ogromny plus. Po wyschnięciu wygląda lepiej niż na mokro. Więc nie przejmujcie się, jeżeli w trakcie pracy zobaczycie, że szron nałożony jest nierówno. A jeżeli szronu nie macie, to podobny efekt, ale delikatniejszy, otrzymacie używając lakieru akrylowego matowego. A teraz zbliżenie. Na mokro ten preparat nie wygląda najlepiej, ale po wyschnięciu naprawdę jest ładny. Szronem ozdabiam tylko górę i dół słoika, ponieważ chcę, aby pierniczki, które włożę do środka, były dobrze widoczne. Słoiki schną, a ja przemaluję pokrywki. Warto dopasować kolor farby do koloru pierniczków. Farbę nakładam gąbeczką. Podczas malowania na farbie tworzą się małe bąbelki, ale mnie to jakoś nie przeszkadza. Większość z nich nie będzie widoczna, a resztę posypię brokatem. Aby pracy ze słoikami było trochę więcej, ozdobię górną jego część. Zrobię taką ozdobę w stylu koronki. Pomysł prosty i każdy z Was może spróbować. Moja stara gąbka odbija niedokładnie, ale nic nie szkodzi, domaluję wszystkie braki. Dół słoika pozostawię do wyschnięcia, a zajmę się teraz górą. Słoik po ogóreczkach ozdobię gwiazdeczką. Pomalowałam na biało, obsypałam brokatem i odcięłam dół. Dokleję jeszcze dużą niebieską perłę z dwóch stron i teraz już ją mogę przykleić na pokrywce. No niby mogę przykleić, ale jak pokrywkę trochę pobielę na bokach, będzie ładniejsza. Tego typu bielenie robimy suchą gąbeczką w dwóch okrążeniach. Czyli warstwę białej farby nakładamy dwa razy, wtedy wygląda to najfajniej. Gwiazdkę przyklejam za pomocą zwykłego kleju na gorąco. Od razu się trzyma, a do końca życia przecież wytrzymać nie musi. Gdy klej wystygnie, przykryję go pastą śniegową. Pasta w aplikatorze jest super, tylko niestety ciągle zapycha się ta końcówka. Ja ją obcinam, a ona się znowu zapycha. I tak się ze mną droczy przez cały sezon zimowy. Żeby niebieska farba na słoiku była lepiej widoczna, troszkę ją podcieniuję. Wystarczy szara farba akrylowa, pędzelek skośny oraz woda. Na koniuszek pędzelka nabieram farbę, rozblendowuję i opresowuję zakończenie każdej falbanki. A zresztą to jest słoik i możemy sobie trochę poćwiczyć. Nawet jak nie wyjdzie perfekcyjnie, to i tak w całości ujdzie w tłoku. Na niebieskiej farbce porobię kropeczki. Wychałaczką, zarówno tą grubą, jak i cieniutką końcówką. I uważam, że dzięki takim kropeczkom praca wygląda misternie. Takich słoików robię kilka, w tym roku 6. Dla sąsiadów, rodziny i znajomych. Na szczęście na razie wygląda, że się z tego cieszą. Słoiczek obecnie wygląda tak. Ostatnim elementem, który dodam, będą perełki w płynie. W domu mogę nie mieć słoika, ale perełki w płynie zawsze mam. Wyciskamy, zostawiamy do wyschnięcia i perełka gotowa. Perełek już nie lakierujemy. Po wyschnięciu są bardzo twarde i trzymają się każdej powierzchni. Lakieru, szkła czy plastiku także. I jeszcze drugi słoiczek, tutaj bez szaleństw. Po prostu szablonik. To jest primer i dobrze, że go znalazłam, bo już miałam pomysł, żeby poodbijać gwiazdki pastą do zębów. Szablon przylepia się do słoika, ponieważ spryskałam go klejem tymczasowym. Dzięki klejowi tymczasowemu farba ani pasta nie podłazi pod szablon. Jeżeli kochacie szablony, to klej tymczasowy warto mieć. Linka do produktu umieszczę Wam w opisie filmu. Gwiazdka gotowa i jeszcze kilka bajerów na mokro. Posypałam brokatem, dodałam perełkę, żeby wyglądały ekskluzywnie. I jeszcze na koniec perełki w płynie, bo one po prostu muszą być. Wyciskam, patrzę i po prostu są śliczne. Wtedy zostawiam do wyschnięcia i praktycznie już koniec filmu.
a na koniec, żeby wszystko ładnie wyglądało, warto dowiązać jakieś bajery, czyli kokardki lub inne dyndatełka. Jestem przykładem perfidnego darczyńcy. Lubię mieć pewność, że nikt tych słoików nie będzie trzymał do końca świata. No bo po co? Przecież w przyszłym roku przyniosę kolejny. Więc żeby mieć pewność, na koniec przyklejam ciasteczko na wierzch słoika. Teraz wystarczy słoiczki załadować pierniczkami i prezent gotowy. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam, aby wszystkie Wasze prezenty były najpiękniejsze pod choinką. Małe drobiazgi zrobione własnoręcznie trafiały w samo serduszko obdarowanego. A jeżeli zdecydujecie się na pierniczki, to żeby te pierniczki były jak serniczki. Bo jak już tłumaczyłam, sernik nie tuczy, bo on nie trafia do żołądka, tylko od razu do serduszka. Czego i Waszym pierniczkom z całego serca życzę. Wesołych świąt!